Znaczy, powiem tak, na pewno zawodnicy, którzy u nas byli, zostawili kawał serducha, kawał zdrowia, mnóstwo ważnych bramek, zagrań, asyst i tutaj pełen dla nich szacunek. To, że teraz był troszeczkę inny pomysł klubu na tą kadrę, nie odbiera im ich zasług, tak? Nie porównywałbym też zawodników jeden do jednego, bo i Konrad czy Mateusz są zupełnie innymi zawodnikami, mają swoje inne plusy i minusy. My akurat stwierdziliśmy tak, że Mateusz gdzieś w tej koncepcji będzie bardziej długofalowej, tak jak prezes powiedział, bardziej przydatny dla klubu, bo pamiętajmy, że dobro klubu jest dla nas najważniejsze, co nie zmienia faktu, że Konrad Chojnacki jest bardzo dobrym zawodnikiem i nikt mu tego nie odbiera. Czy to znaczy też, że koncepcja inna drużyny, że drużyna będzie grała inaczej, czy nie? Nie, tutaj to już... To jest to sezonie to słabo było akurat z tą defensywą dziwą. Szczególnie gdy nie grał Gawlik albo Lisa, bo to już była tragedia. Znaczy, no, to jest pana subiektywna ocena, tak? Do której ma pan prawo i nie mam z tym problemu. Jeden mecz, który graliśmy, gdzie nie gra Mateusz Gawlik i Marcin Lista, akurat wygraliśmy. Ale z ostatnim zespołem. Tak, więc nie wiem, jakie było pytanie. Jeszcze raz mógłbym wam powtórzyć, bo... Czy zmieni się sposób styl gry? Bo najpierw doszedł obrońca, a potem pięciu zawodników bardzo, bardzo ofensywnych. Czy to znaczy, że będzie więcej granek teraz po roczach? Ta koncepcja tej drużyny, tej jedenastki pierwszej, czy tam nie wiem, szesnastki, czy osiemnastki? Doskonale wszyscy wiemy, że w piłce chodzi o bramki. Obrona jest ważna, bo jest ważna, bo też tych bramek nie można tracić. Stąd też Mateusz Żydko, którego za chwilę Państwo też poznacie. Są zawodnicy ofensywni, no bo gdzieś po tych ubytkach, po odejściu Błażeja, Konrada, Rafała Jankowskiego, no trzeba było to uzupełnić, proste. I staraliśmy się tak zrobić. Dzięki tutaj też zarządowi, który walczy o te środki, bo to od tego zależy, ściągnąć ciekawych zawodników. Liczymy na to, że dadzą nam wiele bramek, wiele sytuacji, wiele punktów. Jak będzie, czas pokaże. Tak, tutaj jeśli chodzi, na pewno bym nie porównywał jednego przypadku skądś gdzieś tam wykopanego do drugiego przypadku. Ludzie są różni, sytuacje są różne, kontuzje są różne, więc nie możemy brać jeden do jednego i porównywać tych rzeczy. To, że gdzieś tam komuś się coś stało, nie znaczy, że stanie się komuś innemu, tak? Więc to jest pierwsza sprawa. Mateusz jest solidnym zawodnikiem, który ostatnie bodajże 3 sezony przegrał solidnie, to znaczy około 30 meczów w sezonie na poziomie pierwszej ligi, więc to jest też dla nas pewna wytyczna, że jest dobrze przygotowany. Mi to samo widać na treningu, on nie zgłasza urazów, nie miał ich ostatnio, no ale tak na to liczymy, na jego doświadczenie, na jego obycie, na jego sposób gry, bo to jest na pewno duże wzmocnienie i mamy zamiar go wycisnąć jak cytrynę jeszcze, bo jeszcze jest co wyciskać. Odnośnie tutaj Mateusza Żebrowskiego, on akurat pół roku nie miał klubu,
ale to też nie było wynikiem jego kontuzji, tylko tam jakichś zawiłości menedżerskich, których nie chcę tutaj jakoś rozwlekać, bo nie o to chodzi. Ale Mateusz jest z nami prawie od początku okresu przygotowawczego, w każdym treningu bierze udział, w każdym meczu jest, więc my patrzymy na to w tej perspektywie niedawnej, tak? Jest zdrowy, jest przewidziany tutaj do rywalizacji, do gry i na to liczymy, tak? A że ma umiejętności, to myślę, wszyscy widzieliśmy w tych ostatnich meczach sparingowych, zwłaszcza w Kaliszu. No niewykluczone. To jaki skład będzie na Gnieźnie? Pamiętam nasze? Tak. No. Najsilniejszy. To jest pierwszym bramkarzem? Już się sprawa jeszcze? Jeszcze tutaj chłopacy rywalizują, ale akurat jeśli chodzi o tą pozycję, to mamy dwóch naprawdę równych i solidnych zawodników. Dlatego najpierw na pewno, jeśli będzie jakaś hierarchia, to najpierw się oni chłopacy dowiedzą, no bo w szacunku do ich pracy tutaj jest pierwsza ich, że tak powiem, osoba. I będziemy patrzeć, jak to się będzie rozwijać, też nie chcemy robić jakichś drastycznych ruchów. Ocenimy po jakimś czasie jednego czy drugiego i będziemy myśleć, co dalej, tak? Zawsze dobro klubu jest dla nas najważniejsze i tak chcemy do tego podchodzić. Mamy dwóch dobrych bramkarzy i liczymy na nich w tym sezonie. Czy masz w kutnie spowodował, że trochę nastroje optymistyczne opadły? Znaczy, widział pan mecz w Kutnie? Nie, ale słyszałem, że od kolegi z Unii Polskiej, że w pierwszej połowie to grali. Rzeczywiście przewaga, ale w drugiej to było strasznie. Tak, więc tak chcę się do tego odnieść. No, mecze sparingowe są po to, żeby sprawdzać pewne warianty. My głównie żeśmy to sprawdzali w pierwszej połowie, że tak powiem. W drugiej weszli zmiennicy, co nie zwalnia z obowiązku, że taki mecz powinniśmy wygrać. Byliśmy źli oczywiście, no ale taki jest futbol. No, nie zawsze się uda wygrać, nawet jeśli się prowadzi grę, ma się mnóstwo sytuacji, no ale te sytuacje trzeba zamienić na bramki. Tych bramek nie było, Kutno strzeliło i tyle. My sobie wyciągniemy wnioski, bo mecz już sobie obejrzeliśmy, już mamy przygotowane fragmenty do analizy i myślę, że dobrze tak się stało. Lepiej przegrać, myślę, mecz sparingowy, czy z Kutnem, czy z kimś innym, a wygrać mecze ligowe, prawda, w jak największej liczbie. Znaczy ja specjalnie jakoś nie podchodzę, na pewno Gniezno jest w takiej fali optymizmu, bo awansowali, bo transfery i też mecze sparingowe w dosyć niezłym stylu rozegrane, wygrane, dlatego na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Oni też będą chcieli się pokazać, wiedzą że też w niezłym stylu, jeśli nie powiedzieć w fantastycznym stylu, awansowali do tej trzeciej ligi, więc no, będzie to na pewno bardzo ciężki mecz dla nas. Ale takiego się spodziewamy i na taki się szykujemy i to nie jest nic dziwnego, że Gniezno będzie chciało dobrze się zaprezentować przed własną publicznością w pierwszym meczu w trzeciej lidze, na którą czekali dosyć sporo. Przepraszam, ale nie znam wszystkich młodzieżowców, kolosiki mi się mieszają po prostu. Ile mamy tych młodzieżowców także? Na tą chwilę mamy ich pięciu. Tak, to będzie na plac. To też się wszystko pewnie okaże przed meczem. Tak, mamy chłopaków pięciu, głównie są to chłopaki tutaj nasi miejscowi, okoliczni. Jeden tylko Damian Ślesicki, który nas wspomógł. W poprzedniej rundzie grał w Ursusie Warszawa, w trzeciej lidze grupy tej warszawskiej. No i zobaczymy, no. Będziemy patrzeć na pewno. Myślę, że fajnie, że mimo wszystko w tej dłuższej perspektywie zawsze ci młodzieżowcy, odkąd ja przynajmniej jestem, raczej są tutaj z Kalisza i myślę, że się akurat bronią. Nie mamy jakichś większych do nich pretensji. Bronią się, grają. Czasem nawet wychodziliśmy na trzech czy na czterech i też to nieźle wyglądało, tak? Więc tutaj o tych młodzieżowców byłbym spokojny. Chłopacy są, rywalizują, chcą i o to chodzi, o to nam chodzi. Mówiliście o tych zawodnikach, którzy nie mają kontuzji, a są jacyś, którzy mają jakiś uraz przez sezon, czy jest jakaś obawa, że ktoś nie zameduje się w kadrze na pierwszy mecz? Lekki uraz ma właśnie Damian Ślesicki i Robert Tunkiewicz, ale myślę, że spokojnie jakoś w najbliższym roku.